Jest 3 marca, w związku z tym Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek. Wyszliśmy na ulice miast w regionie, żeby sprawdzić, co o pisarzach i poetach wiedzą mieszkańcy regionu. Od jakich słów zaczyna się książka Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz? O kurde. Podpowiem, Litwo. No Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś, a jak zdrowie. Dokładnie. Ten tamtego, no dali. Dokładnie tak. To jeszcze jedno pytanie. A kto napisał Potop? Sienkiewicz. Niech panowie wymienią 3 wieszczy. To znaczy co? No tych największych poetów naszych. To najlepszy to był ten Aleksander Fredro. Fredro był jednym z lepszych, ale dobra, Mickiewicz. Mickiewicz i ten... No, a kurza piał zapomniał. Juliusz? Słowacki. Czy mógłby pan wymienić polskich noblistów? Noblistów? Tak. Nie wiem. Tu jest mądra usta. No to proszę mówisz? Bardzo, to zapraszam. Chodzę, no powiedz tu gościowi, Stasze. Powiedz gościowi, ty się znasz na tym. A kto napisał pana Tadeusza? Sienkiewicz. Nie. Nie? Ale też na icz. Mickiewicz. Mickiewicz. A zna pani jakiś poetów? Niestety nie. A pisarzy? Też nie, dzięki. Nie jestem czytelniczką. A krzyżaków? Henryk Sienkiewicz. Jaka jest pani ulubiona książka? Nie czytam. Ach. Książka kucharska. Książka kucharska również. A kto ją napisał? Moja żona. A, bardzo słusznie. Kto napisał Potop? Sienkiewicz. A kto napisał pana Tadeusza? Nie wiem, o co chodzi. Pana Tadeusza. Taką książkę. Kto książka napisał? Pana Tadeusza. Ktoś napisał, o ile się nie mylę, to Mickiewicz. Kto napisał Lalkę? Nie wiem. A pana Tadeusza? Adam Mickiewicz. Okej, okay, a to Kordian może? O. Nie czytałem tego. Nawet nie miałem tego na lekturę, mi się wydaje. No dobra, a ulubiony pisarz albo coś? No ja lubię głównie literaturę rozwojową, więc jest to taki Robert Kiyosaki. Okej, okay, to jakiś Japończyk, tak? No, czy tak brzmi? On jest bardziej z Hawaii. A, okej. Okay, to okay. Jest ten pisarz, który napisał mój bogaty ojciec, biedny ojciec. Dawniej były, jako były przecudne dziewice, miały dupy jak chałupy i stalowe tycy. Dziś taka niewiasta ledwo i obrasta z pierdolna, z miętoszuna jak kawałek ciasta. Dawniej młodzian skórę odzian, miał chuja jak wieże. Jestem chuja jak z marszugą na dzikiego zwierza. A dziś taki studencik ma chuja jak Francik z pierdolony, z miętoszuny, cały instrumencik. No. Bardzo dziękuję. Dawniej stary Fredro w książkach grzebie, a żonemu młodzież jebie. Jedźcie, drogie dziadki, bo ja jestem wasze matki właśnie z tej przyczyny, wyście są takie skrzydły. No, tak Fredon napisał. Pisał konkretne, ale pisał zbereźne rzeczy.